Witam serdecznie wszystkich Państwa u Loelia Orakel. Spójrzmy dzisiaj w karty dla wszystkich Państwa. Co pomoże Państwa relacji? Zobaczymy, jaki problem istnieje w Państwa relacji i co pomoże, jakie jest rozwiązanie w Państwa relacji, co pokażą karty Tarota dla tej relacji. Co jest przeszkodą w Waszej relacji i co będzie rozwiązaniem? Proszę zastanowić się, skoncentrować na Państwa relacji. Karta pierwsza pokazuje temat, który jest pomiędzy Wami w tej relacji. Karta druga pokazuje partnerkę, czyli Panią być może, partnerkę w stosunku do partnera. Co myśli w stosunku do partnera? Karta trzecia pokazuje partnera, reprezentuje jego myśli, emocje w stosunku do partnerki. I karta czwarta pokazuje, co będzie dobre dla tego związku, co będzie być może rozwiązaniem dla tego związku. Zobaczmy temat, który stoi pomiędzy Wami. Jest to temat pięciu pentakli, czyli być może jest to jakaś bieda, jakiś brak pieniędzy, być może jest to jakaś trudna sytuacja finansowa. Problemy materialne, niedosyt finansowy, być może brak pracy, być może długi, być może jakieś problemy finansowe, które pomiędzy Wami lub w tej relacji istnieją w tym czasie aktualnie. Jest tutaj też smutek, rozpacz, rozczarowanie. Osoba, która skulona w sobie, rozpacza, nie widzi żadnych możliwości, nie widzi żadnego rozwiązania. Nie może otworzyć tutaj tych drzwi. Klucz jest tutaj, ale nie może otworzyć tych drzwi, ponieważ brak na to środków materialnych, czyli nie może zrobić następnego kroku, nie może zrealizować swoich planów, czyli być może stoi pomiędzy Wami ten dylemat, tak, materialny, że nie możecie rozwinąć swoich planów, swojego związku, swoich marzeń, ponieważ jest jakiś tutaj ogromny, no nie wiem, problem finansowy. Zobaczmy teraz partnerkę. Co myśli w stosunku tutaj do tej sprawy i do partnera? Jest to karta z wielkich arkan. Jest to karta symbolizująca arcykapłana. Czyli jest tutaj ta osoba, nie patrzmy, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, jest to tylko symbol, prawda? Czyli ten arcykapłan jest to osoba mądra, ma wartości, ma principien, czyli ma pryncypia, którymi się kieruje, ma dużo informacji lub taką, po prostu lubi się informować, lubi zdobywać wiedzę, lubi zdobywać informacje. Co ta karta tutaj pokazuje? Że ten arcykapłan
siedzi skupiony, medytuje, jest sam w izolacji, ma przemyślenia i po prostu jest uśmiechnięty. Widzi rozwiązanie tych problemów, tak, które istnieją tutaj, materialnych, czy braku, nie wiem, braku możliwości finansowych, czy braku pracy. Widzi rozwiązanie, jest optymistyczny. Widzimy również na tej karcie symboliczne schody, czyli że te trudności można na pewno pokonać. Czyli, jak to się mówi, step by step, czyli krok po kroku będziemy przeciwzwężać, znaczy pokonywać, przepraszam, nieraz zapominałam słowa po polsku, będziemy pokonywać te trudności, będziemy pokonywać tutaj te przeciwności finansowe, tak, przeciwności losu i widać tutaj światło w tunelu, czyli na końcu tych schodów, wielu schodów, widać światło w tunelu, czyli jest nadzieja na lepsze jutro, czyli na rozwiązanie tych wszystkich problemów. Jest ewentualnie jakaś alternatywna tutaj możliwość, prawda, pokonanie tych wszystkich trudności, schodów, tych momentalnych tutaj braków finansowych. Więc ta postać arcykapłana jest optymistyczna. Informuje się, myśli optymistycznie, że te problemy finansowe są do pokonania, że są jakieś alternatywne rozwiązania i można po prostu te chwilowe problemy pokonać. Teraz karta trzecia pokazuje partnera. Partner kieruje się, to jest królowa buław. Królowa buław jest osobą namiętną. Królowa buław jest energiczna, kreatywna, temperamentna. Królowa buław jest na pewno osobą aktywną, prawda? Co wskazuje też tutaj kolor czerwony. I ten koń, który już tutaj jest prawie w galopie, czyli królowa buław jest osobą, która podejmie starania i akcje. Jest osobą, która rozwiąże wszystkie problemy po prostu aktywnie, która jest osobą, która podejmie kroki do rozwiązania tych problemów. Królowa buław kieruje się głosem serca, czyli jeśli chodzi tutaj o ten związek, tą relację, na pewno królowa buław, jeśli jest zakochana, jeśli jest tutaj bardzo emocjonalnie związana z partnerem, będzie robić wszystko aktywnie, by pójść za głosem serca, by pokonać te problemy aktualne, które są związane być może z pieniędzmi, z finansami. Czyli ona nie będzie się kierowała tutaj statusami czy wartościami finansowymi, ale głosem serca, miłością. Jest osobą energiczną, podejmuje konkretne decyzje. Jest teraz też czas, pokazuje ta karta, że jest najwyższy czas, tak? Tutaj podjąć różne kroki, jakby pójść do galopu, tak? Czyli symbolicznie mówiąc, podjąć wszystkie kroki, by po prostu poradzić sobie z tymi problemami, które się pojawiły i podjąć konkretne decyzje, by pomóc tej sytuacji. Być może jest tutaj karta partnera i partnerki. Proszę odwrócić sobie te karty w zależności od Państwa cech charakteru i temperamentu, osobowości. Być może jest tym arcykapłanem właśnie ten partner, a tutaj arcykapłanką partnerka, lub jeśli macie Państwo właśnie takie tutaj cechy osobowości, temperamentu, jakie pokazały te karty, arcykapłan jest na pewno osobą bardziej spokojną, zrównoważoną. Tutaj królowa tych buław jest osobą temperamentną, akcja, po prostu no, szybką, reaguje szybko, rozwiązuje problemy szybko, efektywnie.
czyli proszę dopasować sobie tej karty do Państwa osobowości. Na pewno są tutaj dobre perspektywy na rozwiązanie tych problemów, które zaistniały, problemów finansowych, prawda, materialnych, tego ubóstwa, które momentalnie teraz jest tutaj w tym związku. No, czwartą kartą, która jest rozwiązaniem tutaj tych problemów, jest karta z Wielkich Arkan znów. I ta karta jest to karta cesarzowej. No, karta cesarzowej to oczywiście sama mądrość w tej istocie, opiekunka, dobra matka, płodność. Dba tak o rodzinę, dba o związek, dba o partnera, czy po prostu no, dba tutaj o tą relację, ta relacja kwitnie, po prostu wręcz jest osobą piękną, estetyczną, osobą, która podejmuje decyzje, która jest konkretna w działaniach, która panuje nad sytuacją, tak? I ta płodność, powiedzmy sobie tutaj symbolicznie na tej karcie pokazana, pokazuje tutaj dobre rozwiązania tej sprawy ubóstwa, tego problemu, który się pojawił w Państwa związku. Ponieważ ta płodność pokazuje tutaj na wielakość pomysłów, inicjatywę, na dobre rozwiązania, dobre decyzje w tej sprawie, tej ciężkiej, tak? Która Was tutaj no, frapi, tak? Czyli Was bardzo tutaj męczy i obciąża. Czyli kobieta cesarzowa to jest nadzieja na dobre rozwiązanie tych problemów, więc cechy tej cesarzowej, cechy właśnie tej karty będą na pewno tej dobrym rozwiązaniem, ponieważ karta ta symbolizuje także dobrobyt, przemianę właśnie sytuacji z ubóstwa w dobrobyt i jest to perspektywicznie bardzo pozytywne rozwiązanie tutaj tych problemów. Ta kobieta dba o wszystkie tutaj problemy i sprawy, które zaistniały w tym związku. Tak, ona też ma po prostu siłę jako cesarzowa, prawda? Proszę pomyśleć sobie o tej pozycji cesarzowej. Ma ogromną siłę i władzę, by zapanować nad tymi problemami. Potrafi przemienić wszystko w piękny las czy roślinność, żeby wszystko kwitło, żeby wszystko po prostu było płodne. Także na pewno jest to bardzo pozytywna tutaj karta i na pewno przyjdzie rozwiązanie dla Waszego problemu ubóstwa. Zobaczmy sobie jeszcze, jakie energie ważne są w tym związku. Tutaj mamy taki Energy Oracle. Zobaczmy, co powie Energy Oracle. Jakie energie są ważne w tym związku. Na co należy zwrócić uwagę w najbliższych dniach, by te problemy się rozwiązały i szybko była jakaś pozytywna akcja i pozytywny obrót spraw w tym związku, by nie było ubóstwa, tylko dobrobyt. O, dwie karty się pokazały. Trzy karty wypadły, ok. Pierwsza karta to jest Państwa lęk, czyli Państwa lęk, który mają Państwo związany z tą sytuacją ubóstwa. Ta karta oczywiście potwierdza tutaj tę kartę pierwszą. Proszę zobaczyć. Jest to ta sama karta praktycznie. Lęk, izolacja, samotność, myśli jakieś negatywne,
podświadome lęki, że nie poradzimy sobie ze sprawą tego braku pieniędzy, prawda? Braku możliwości materialnych, finansowych. Te karty pokazują to samo. Czyli należy odrzucić ten lęk. Nie projektować po prostu podświadomie takiego ogromnego lęku, pokazuje ta karta. Następną kartą, która wypadła z tej talii jest należy zachować absolutny spokój. Czyli widzą Państwo, to jest ta sama karta znowu. Pomimo to, że to nie jest ten orakel, Energy Oracle, to nie jest tarot, to są zupełnie inne karty, a pomimo to wychodzą tutaj, no karty się przyciągają i pokrywają niesamowicie, ponieważ karta arcykapłana właśnie to był spokój, pozytywne emocje, pozytywne patrzenie właśnie w to światło. Tutaj jest to samo. Zachowajmy absolutny spokój i młodość ducha, czyli zachowujmy tutaj pozytywne myślenie, tak, opanowanie. Miejmy w sobie właśnie spokój tego ducha i umysłu i przemyślmy tutaj, medytując spokojnie, w ciszy, w izolacji, tak, w samotności, co jest najlepszym działaniem, najlepszym krokiem, by pokonać te wszystkie tutaj problemy i te lęki, tak, które mamy tutaj w związku z tym ubóstwem, jakąś ciężką sytuacją materialną. Czyli proszę nie projektować tych lęków, strachu. Proszę wyciszyć się, uspokoić, zapanować nad swoimi lękami, medytować, przemyśleć gruntownie tutaj te problemy. I proszę Państwa, trzecią kartą, która wypadła z tego Energy Oracle, jest kobieta, która trzyma monetę w dłoniach. Czyli jest tutaj perspektywicznie na pewno ogromna nadzieja i szansa na rozwiązanie tych problemów, co widzimy tutaj, że sprawy finansowe znowu się pokrywają, przyciągają te karty, ponieważ trzyma monetę, czyli rozwiązanie, jeśli chodzi o problemy finansowe, jest tuż, tuż, zbliża się do Państwa wielkimi krokami. Kobieta pokazuje tutaj monetę, czyli pokazuje, że te sprawy związane z Państwa złą sytuacją materialną rozwiąże się w najbliższym czasie i że jest nadzieja, jest światło w tunelu. Czyli proszę Państwa, życzę Państwu, by te problemy materialne w Waszym związku nie stały pomiędzy Wami, nie rujnowały tej relacji miłosnej, emocjonalnej, partnerskiej, tylko by konstruktywnie, produktywnie, efektywnie, bez lęków i strachu przemyśleć wspólnie z partnerem, z partnerką, co należy zrobić, podjąć konkretne kroki, decyzje, co należy właśnie przedsięwziąć, by tą sytuację wyjaśnić, jakie są możliwości, alternatywy, co można wspólnie zrobić. Proszę aktywnie, energicznie pomyśleć, co jest dobre, by rozwiązać po prostu tutaj ten problem finansowy. Tego Państwu serdecznie życzę. Dziękuję serdecznie, że Państwo odwiedzili mój kanał. Bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału. Bardzo proszę o kciuka w górę, jeśli Państwu się podobało. I do usłyszenia w najbliższym czasie. Zapraszam.